Maćku, czy w tych warunkach dało się dzisiaj coś troszeczkę dalej ulecieć? Na pewno się dało w drugim skoku, bo ten pierwszy skok był trochę spóźniony, ale on był naprawdę dobry, ale no te warunki stagnieńskiej belki po prostu nie pozwoliły na daleki skok. Była niezła pozycja do ataku na pierwszą dziesiątkę, ale drugi skok był troszkę gorszy, też nie był jakoś bardzo zepsuty, ale dzisiaj zdecydowanie, no nogi nie chciały robić tego co głowa, jednak to takie przygotowanie fizyczne na te zawody troszkę zawiodło, bo te nogi troszkę tak jakby siadły na ten konkurs i mimo, że te skoki nie wyglądały może źle technicznie, to jednak brakło takiego dobrego czucia. Nogi nie chciały robić co głowa, czy to też kwestia presji tego, że to ten pierwszy historyczny konkurs tutaj w Wiśle na skoczni imienia Adama Małysza? Nie, to, no, to nie jest, to jest prędzej efekt, po prostu turniej już czterech skoczni, który był naprawdę bardzo ciężki i to zmęczenie dopiero zeszło powiedzmy wczoraj, przedwczoraj podczas podróży i no troszkę chyba nie trafiliśmy z tym przygotowaniem. Znaczy nie wszyscy, bo są zawodnicy, tak Piotrek, Żyła, Stefan, którzy się naprawdę bardzo dobrze czują. Ja mówię za siebie, że jednak nie zdążyłem pozbierać tych sił na te zawody i mimo, że naprawdę psychicznie czułem się bardzo dobrze, to no nie dałem rady zrobić tego, co bym chciał. A zdziwiłeś się, kiedy zobaczyłeś, z której belki będziecie skakać w pierwszej serii, bo jednak belka była dosyć nisko ustawiona. Belka była bardzo nisko. No, w życiu tutaj nie szedłem z takiej belki, ale no belka jest jaka jest, z każdej skacze się tak samo, także to akurat nie miało wpływu na jakieś podejście psychiczne. Właśnie, to jest tak trochę, że widać po was zmęczenie po turnieju czterech skoczni, że... To jest główną przyczyną tych słabszych skoków tutaj, że jednak ten turniej był naprawdę dobry dla nas, te wyniki były dobre, tam czuliśmy się naprawdę bardzo dobrze, mimo że było bardzo dużo skoków i tych zawodów, ale tutaj jednak no po prostu czegoś brakło. A zdążycie się zregenerować do Zakopanego, czy za mało czasu? No, mamy jutro powiedzmy taki luźniejszy dzień, bo te kwalifikacje nie są tak ważne i ci zawodnicy, tak na przykład Kamil, który nie musi się kwalifikować, może jednak coś tam odpuścić i na pewno dzisiaj będziemy się już regenerować, do kwalifikacji nie będziemy nic robić, tylko ten trening na skoczni. Nie mamy wyjścia, musimy coś zrobić, żeby było lepiej i myślę, że z dnia na dzień będzie naprawdę coraz lepiej. A jeszcze pytanie. Czujesz się zawiedziony? Można powiedzieć, że jestem bardzo zawiedziony, bo liczyłem na naprawdę bardzo dobre skoki. Tą skocznię lubię, przed własną publicznością chciałoby się osiągać bardzo dobre wyniki. No jednak szkoda, że nie było takiej możliwości, bo no jest poczucie, że możliwości były, ale gdzieś i te warunki, to jednak przygotowanie fizyczne troszkę zawiodło. Czy to był loteryjny konkurs trochę? Tak. Trzeba powiedzieć, że jednak ta loteria była, bo no po pierwszej serii chociażby te wyniki były bardzo niespodziewane. No, Tomasz Morgenstern pod koniec 30, w pierwszej dziesiątce zawodnicy, którzy no nie są w czołowej dziesiątce, także no ten wiatr troszkę pomieszał ten konkurs i z tak niskiej belki bardzo ciężko jest po prostu skoczyć przy tylnym wietrze. Tak, kto miał wrat w plecy, to lądował na buli, a kto miał troszkę podnarty, to jednak odlatył. A od strony organizacyjnej atmosfery Wisła dała radę? Wy i inni zawodnicy z zagranicy będziecie chcieli tu przyjeżdżać na konkurs? Mam nadzieję, my na pewno, oby tylko zagraniczni skoczkowie polubili Wisłę i chcieli tu przyjeżdżać, bo kibice spisali się rewelacyjnie, organizatorzy też, myślę, że po prostu zdali ten egzamin, no było parę nieprzyjemnych incydentów, ale mam nadzieję, że to się akurat nie powtórzy w przyszłym roku. Wielkie dzięki, powodzenia w Zakopanem.